Najciekawszą rzeczą właśnie jest to, że takich ludzi grupuje wokół siebie prezydent Duda. No bo jak Winniczek chce się zapisać czy wkupić do obozu Dudy i robi to przez jawnie rosyjską propagandę, prorosyjską propagandę i atakowanie człowieka, który, tu mam na myśli doktora Targalskiego, który jasno zawsze stał po stronie opcji amerykańskiej, to pokazuje, że te zabiegi, o których mówiłem jeszcze z Nowego Sącza, przypinanie medalu generałowi Hodgesowi, dowódcy lądowych wojsk amerykańskich, czyli takie robienie z siebie, że on tu, ten Duda, dalej będzie polskie interesy w kierunku Ameryki prowadził, podczas gdy toczy wojnę z ministrem Macierewiczem, a teraz Winnicki pokazuje nam tło szersze tej wojny, że obóz prezydencki to jest obóz rosyjski tak naprawdę. I to jest odkrycie bardzo ważne dla polskich patriotów, bo tu dzięki temu ruchowi głupiemu Winnickiego mamy oczywiście jasne zadeklarowanie się po stronie Rosji Winnickiego, ale mamy obnażonego Dudę. A to jest już ciekawsza informacja.